Zaznaczyłem. Jesteśmy w jurajskim Olsztynie pod Częstochową. Witajcie w takiej letniej serii dyletanckiej. Jakieś tam na bieżąco dyletanty będziecie dostawać, może jakieś stand-upy albo przemyślenia na poważnie. W tym roku, no niestety, na Hel się nie wybiorę. No cóż, jak się nie ma tego, co się lubi, to może się nie zapierdala, ale po prostu lubi się to, co się ma. A że mieszkam na terenie Jury krakowsko-częstochowskiej, a nie żadnej wieluńskiej, no to miejscówek w zasięgu mojego portfela też jest sporo. Zabiorę Was w kilka takich miejsc, o ile pogoda i zdrowie mi dopiszą. Zaczynamy od pewnej podczęstochowskiej miejscowości. Widoki tu są zajebiste i obiekt również jest całkiem elegancki i wypadałoby tutaj serdecznie zaprosić. Za mną ruiny zamku będącego częścią fortyfikacji tak zwanego szlaku Orlich Gniazd. Zamek ten, fortyfikacja ta upadła podczas potopu szwedzkiego. Po zakończeniu działań wojennych okoliczna ludność rozszabrowała opuszczoną fortyfikację i wszystkie elementy budowlane, które była w stanie zabrać, zabrała i użyła do budowy własnych domostw. Wśród pozostałości możemy tutaj wyróżnić wieżę prawdopodobnie mieszkalną albo wartowniczą, wieżę ochronną pełniącą funkcję schronu z takim bardzo wysokim wejściem, studnię, kapliczkę i zabudowania zamku niskiego, a także cokoły wiaduktu prowadzącego do bramy głównej zamku. Wejście na zamek, na teren zamku jest płatne, aczkolwiek jest to teren otwarty i nie w pełni ogrodzony, więc jeżeli ktoś przypadkiem nadejdzie od innej strony, no to siłą rzeczy biletera nie spotka i nie będzie miał mu jak zapłacić. Jadę pociągiem, więc nie wziąłem jajka na twardo. Taka tradycja. Po ludzie, sarenka.